każdy o tym dobrze wie, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że od rani leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Odwiedzamy dziś hodowlę Tokarczyk Kwartet Lot z oddziału 0162 Trzebinia. Witam kolegów. Nazywam się Tokarczyk. Lotuję tu w spółce w oddziale Trzebinia, tak jak tu kolega mówił, 0162. Lotujemy tu na tym gołębniku od 96 chyba bodajże. To już trochę lat minęło. To parę lat już jest. I czasami mamy jakieś lepsze osiągnięcia, gorsze. Skromnie, ale myślę, że hodowli przedstawiać nie trzeba. Staramy się tu coś osiągnąć, nie? Wyhodować coś fajnego. Nie? Tak, na początku chciałbym się w ogóle dowiedzieć, jak się zaczęła przygoda z gołębiami. Skąd pierwsze gołębie? Kurczę, no gołębie to były od dziecka, nie? Mieliśmy zwykle, a tak już bardziej poważnie 95-96 rok już coś tam jakieś gołębie przywieźliśmy, bo za granicą pracowaliśmy tu tam. No to się zaczęło z tymi gołębiami, lepszy materiał szukaliśmy. W 2004 roku przywieźliśmy w linii 231 z tego 231 od Engelsów, od Tatka Nowaka gołębie i te gołębie pierwsze tutaj już efekt dały taki pozytywny. Pierwsze konkursy. I ta linia jest do tej pory do tutaj dzisiaj u was. Jest, tylko tak trochę się zatraca, nie? Bo no krzyżuje się inne gołębie, bez przerwy to już znikają, aczkolwiek jeszcze imbredy tu są takie mocne na tego. Na te podstawowe gołębie z tego 231, nie? A później dokładaliśmy ciągle nowe gołębie, przywoziło się niby lepsze, czasami były niewypały, nie? Od 2008 roku bardzo dużą grupą gołębi, tu są gołębie z tego 808 od Karola Paszka. Jeszcze jest chyba pięcioro dzieci w tej chwili, no już starsze, ale są. Wnuków bardzo dużo, no i prawnuków i tak dalej, to już jest. Przypuszczam, że gdzieś na gołębniku lotowym 80% krwi płynie w tego gołębia, w tych gołębiach, nie? I to są gołębie już typowo tutaj na pokrewieństwo trzymane, czy jeśli chodzi o lotniki, to też w krzyżówce bardziej? To znaczy krzyżuję te imbredy, które tu u siebie wyhodowałem, krzyżuję na zwykle zimbredowane gołębie z innych rodzin. Aha. Staram się tak trzymać, żeby te geny z jednej linii, drugiej, żeby to nie były takie krzyżówkowe typowo, że tam z różnych gołębników jakieś kombinacje jest, żeby gołąb wyszedł. I takich gołębie tu właśnie w ten sposób robimy. No i oczywiście po sezonie, tak jak teraz, już rozpód jest parowany na pokrewieństwo, wszystko jedziemy na pokrewieństwo, żeby uhodować te gołębie, no bo wiadomo, za 10 lat przy takiej hodowli krzyżówkowej to już praktycznie nie masz takiej rodziny tych gołębi, znikają te gołębie, tak. Dlatego staram się, tak jak teraz syna 808 parujemy na podwójne wnuczki jego ojca, żeby po prostu utrzymać te geny, nie? Bo generalnie gołębi sprowadzacie do tych swoich i tak dokładacie tak, kolejne. Tak, co roku ciągamy. A jeśli chodzi o gołębie, które kupujecie, na co tam największą uwagę zwracacie? No przede wszystkim dla mnie osobiście to musi być pochodzenie dobre tego gołębia. No w ręce, żeby był więcej niż przyzwoity, nie? Nie toleruję takich słabych gołębi, ale zwykle te gołębie, które przywozimy, to w ręce spełniają takie wymogi gołębia sportowego. Nie możemy tu się doszukiwać standardu, no tak, bo tak, to tak. Już jest wypaczenie, nie? Tego gołębia sportowego, nie? Na pewno selekcją jest później koszt dla nich, tak, więc tak, tutaj to jest standard raczej nie odgrywa wielkiej roli. Czasami te
piękne standardy zostają gdzieś w trasie, a te takie średniej klasy, przeciętne w ręce robią robotę. Nie? No właśnie. A jeszcze, bo wspomniałem o selekcji, a jeśli chodzi o selekcję gołębi młodych, tak. Jak ona wygląda u Was? To znaczy, przenoszę gołębia młodego na gołębik młody, taki, który spełnia moje wymagania, w sensie budowy ciała. Aha. Po prostu słabych gołębi nie przenoszę. I taką mam zasadę i trzymam się tego, aczkolwiek tak jak mówię, jeżeli gołębie w rozpodzie są jakiejś klasy ponadprzeciętnej odnośnie budowy ciała, to w 99% dzieci rodzą się podobnej budowy. No tak. Więc na przykład tak jak w tym roku nie zabiłem ani jednego gołębia, nie musiałem usunąć, bo wszystkie spełniają moje kryteria w ręce, zaznaczam. No właśnie. No i to jest, w zeszłym roku kilka sztuk tam krzyżówki poszło. Robiliśmy, odpadło, bo po prostu nie mój typ. No rozumiem. Czyli jednak ta selekcja już jest tu od razu przy odkładaniu. Tak, przy odkładaniu jest coś, to od razu autujemy, to nie zagłębiamy się. No i później oczywiście gołębie odłożone są, no to też już ja karmię na podłodze na przykład gołębie młode. Jak no już jedzą jak same, to zresztą widziałeś, tak. No nie, bardzo prosta sprawa i tu gołębie muszą się wykazać odpornością. No. Zdrowotnością, taką jak trzeba. Wszystkie, które są słabe, no niestety opuszczają posesję. Ale tak jak mówię, w tym roku nawet też nie miałem takiego przypadku, żebym musiał usunąć ze względów zdrowotnych. Aha, czyli dobrze się prowadzą. Nie? No właśnie. Ale może jeszcze na temat młodych będę chciał na pewno później zapytać w dalszej części. A teraz jeszcze chciałbym... Wracając do tych rodzin, tych linii, tak, nie? Tak, tak jak mówię, 808, baza, no i tęgelsy. Oczywiście od tutaj z tych gołębi Harry'ego od Hoymansa mamy dosyć dużo gołębi, super kombinacja i rewelacyjnie szpicowe gołębie. Nawet teraz, mimo tego lotu w niedzielę takiego dosyć trudnego i takiego dziwnego, te gołębie z 808 razy Hoymans się super pokazywały tu, nie? Tam drugi lotnik oddziału chyba teraz jest w takiej kombinacji. Czyli coś nowego i też się spisuje. Tak. I dlatego no, on ciągle się poszukuje. Przywozimy, dwa lata temu dowieźliśmy te gołębie z linii Kittla od Dirka van der Bulka, takie podwójne wnuki, też parowanie na 808, od razu kilka par i też super leciały w zeszłym roku. Od razu się pokazały. No. To teraz są dopiero gołębie roczne u Was. Tak. I posłaliśmy tu parę samic z takich krzyżówek na tą 500-kę trudną i dały sobie radę bez problemu, czyli... No właśnie, jeszcze chciałbym do tego sezonu lotowego gołębi dorosłych wrócić, który trwa. Jesteście po piątym locie w oddziale. Tak. Jak to wygląda w ogóle? Coś więcej na temat tych lotów, jak to się zaczęło? Znaczy tak, no sezon się zaczął w miarę przyzwoicie. Pierwszy lot pod wiatr, no dobry mieliśmy początek. Taką segę najlepszą, chyba 9 typowano, mamy 10-10, 9 trafionych. Drugi lot 10 na 10. To mówię, nie jest źle. Później przyszedł lot z bocznym wiatrem, przegoniło gołębie, wracały z południa. Później boczny w lewe skrzydło, przegoniło gołębie, wracają z północy. A teraz mieliśmy taki inny trochę lot znowuż. I no, niespecjalnie poleciało, no ale to jest początek, no niestety trzeba walczyć. Tak, ale na ten ostatni lot ile gołębi koszowaliście? 67 poszło z tu z gołębnika gołębi. I jeśli chodzi... 7 sztuk straciliśmy. W sumie to chyba 6 sztuk, bo... 6, bo doleciał na przed chwilą jeden. No właśnie, dzisiaj mamy wtorek, lot był w niedzielę. No, tak. Zameldował się, także 6 sztuk jeszcze 6 tylko. 6 sztuk, no... Lot nie był to nasz lot wymarzony, ale no niestety gołębie roczne dużo posłaliśmy, tam trochę problemu z rocznymi mieliśmy zdrowotnie, a deno nas tu troszeczkę nękało, więc sprawność nie była taka jak trzeba, ale no niestety no, obroniliśmy się jakoś, nie? I... No właśnie, najważniejsze, że też nie ma takich dużych strat, bo zapowiadało się chyba, jak rozmawialiśmy w niedzielę, trochę gorzej, ale wyglądało to źle i tak, jak mówimy, w niektórych oddziałach w Polsce katastrofa. No właśnie. Także się trzeba cieszyć, że wróciły gołębie i tam tak. Wysłaliśmy 3200 gołębi, no to tam myślę, że tak nieduże straty będą, bo tak to wyglądało źle. Na szczęście się udało. Teraz może przejdziemy do prezentacji gołębi rozpłodowych, bo chciałbym, żeby pokazać kilka sztuk z rozpłodu. Jakie gołębie w ogóle teraz u Was wydają najlepsze potomstwo? No u nas ciągle ta linia 808 jest bazowa. Tak jak mówię, dokładamy właśnie i te Hoymansy, i te bulki z tej linii. Teraz takich pojedynczych nowości trochę jest, ale to tam na razie... Ale łatwo zaobserwować, że linia
się sprawdza, bo na gołębniku płowych gołębi jest bardzo dużo. No, ten kolor tak dominuje, nie? Aczkolwiek... Ale rozmawialiśmy, że też płowe i dużo niebieskich wychodzi tak, z nich. Tak, tak, tak. A teraz mieliśmy takie parowania syn 808 na córkę 808, też niebieskie wyszły, nie? Aha, no. Albo podwójne, wnuczkę był parowany, też niebieskiej płowy, także różnie, nie? Ale ogólnie to jest bardzo duża baza tych gołębi. Także teraz prezentujemy gołębie z rozpłodu. Na początku, co to jest za gołąb? Tu akurat pierwsze pod rękę nam podeszła córka 808 z 12 roku. Ona jest córką i prawnuczką do 808. I tu mamy właśnie też takie, już parowana była na linię, bo jest z wnukiem i prawnukiem do 808 między innymi. To jest już samica z 12 tak, roku, tak, także 9-letnia. Już 9-letnia samica, na razie w dobrej kondycji, trzyma się dobrze. Zobaczymy, jak ona sobie tu mocno zimbredowana. Jeszcze jej skrzydło zaprezentujemy. Tu jest kolejny gołąbek, to jest samczyk, to jest imbred na 808, jest wnukiem 808, prawnukiem 820 i prawnukiem 808, także taki mocny imbred. Z niego tu mieliśmy kilka super gołębi, między innymi 8-letnik polski. Samica była pierwsza na 3,5 tysiąca i dwa razy chyba piąta była na 9 tysięcy i 8 tysięcy. On nam wydał tu dużo takich naprawdę fajnych ptaków i bardzo dobrze się krzyżuje. Z różnymi gołębiami tu krzyżowaliśmy i typowo szpicowe gołębie, nie? Jeszcze możemy jego skrzydło zaprezentować. Tu nam się wygina. Szarpie się. Wygina dosyć mocny, silny. Taki korpulentny gołąbek, nie jest jakiś słaby. No nie, właśnie przed chwilą go miałem w ręce. Mają. Naprawdę go fajny mięsień. Tak. Mięsień dobry. Kolejnym gołąbkiem jest też imbred, brat wcześniejszego gołębia. I ten. To nie da się ukryć, że brat. Podobieństwo jest duże. Tak. Ten ptaszek nam w zeszłym roku dał drugiego lotnika okręgu. Też bardzo silny gołąb, bardzo podobnie zbudowany. Też jest wnukiem do 808, prawnukiem 808, prawnukiem 820. 820 był bratem do 808. To był nielotowany gołąbek, ale super gołębie rozpodzielał. Też mocny. Zaznaczmy, że to już czwarty lęk mają te gołębie. Także na razie na masie nie tracą. Zdecydowanie. Tu mamy takie skrzydło, trochę już rozpierzone mamy, bo dla nich to już prawie końcówka sezonu jest. No one są już od stycznia w parach. Tak, więc... tak, tak. To się gołębie niestety w cyklu są i to się wszystko kończy. Oczko takie tu mamy. To jest, on właśnie jest z córką 808 teraz sparowany. Możemy dać gołębia na aukcję jednego z tej pary. Wyszła chyba połowa samiczka. Kolejny gołąbek to samczyk. To jest wnuk 808 i wnuk 820. On u nas był lotowany i jako młody był najlepszym lotnikiem oddziału kategorii F. Został przeniesiony do rozpłodu, no i hodujemy tu po nim. Mamy tu już córkę jego w rozpłodzie. Też bardzo dobrze się pokazują te gołębie z niego. Także taki imbred był lotowany w sumie, nie? I bardzo ładnie się pokazywał tutaj, latał picowo, nie? Czyli to też zależy raczej od rodziny, jak one w pokrewieństwie lecą. Jak dobrze. Jak im to służy, nie? Jak znoszą dobrze pokrewieństwo. No właśnie. Bo czasami jest tak, że jednak gołębie to pokrewieństwo im nie służy i te gołębie niestety gubią się albo słaba zdrowotność jest. Tu chciałbym pokazać samczyka, to jest krzyżówka, jest już prawnukiem do 808. Zimbredowany, ojciec jego bardzo mocno zimbredowany, a matka była wnuczka podwójna Harry'ego z linii Harry od Hojmansa. I ten samczyk tu nam wyleciał jako młody dwa razy pierwszy, 14-17 konkurs, drugi lotnik okręgu był. Mamy tu gołąb, on też jest parowany na wnuczkę 808, także możemy tu dać spokojnie jednego ptaszka na aukcję, jak ktoś będzie zainteresowany.
silny gołąbek, samica, córka w zeszłym roku po nim już była trzecim lotnikiem oddziału w kategorii F i teraz chyba tam jest w pierwszej dziesiątce lotników. Bardzo dobrze te krzyżówki z tymi gołębiami od Hoymansa nam się tu udały, nie? Dużo gołębi takich jest, typowo szpicowych. Tu jest kolejny gołąbek, to jest wnuk do, syn do Karola, tego naszego rozpłodowego samczyka. Ten gołąbek był między innymi drugim lotnikiem okręgów B. Super gołąbek, bardzo ładnie latał, w niedzielę tu jego syn fajnie siadł, był typowany do serii, zrobił fajny konkurs. Tu mam samczyka, pochodzenie tego gołębia, on pochodzi od Wieśka i Przemka Mielczaków z Kłobucka. To jest syn złotego medalisty z Brnach bodajże, 38-92 ojciec numerze. Ten gołąbek nam się bardzo dobrze sprawdził w rozpłodzie. Bardzo dobre gołębie daje, tu w zeszłym roku córka jego była w kilku kategoriach najlepsza w oddziele. Super samica, tam dyplom z 500, dyplom z 700, także bardzo dobre gołębie. No, taki allround można powiedzieć, potrafiła latać i w D i w maratonach, także bardzo fajne ptaki i one się tutaj nam bardzo fajnie przyjęły, te gołębie. I tu prezentujemy właśnie tego gołąbka naszego imieniu Karol, 2009 roku Karol jest, w zeszłym roku jeszcze mieliśmy dwie sztuki po nim, w tym roku na razie nie parowaliśmy go, bo taki nie okres na niego, bo będziemy tu chcieli coś uhodować z niego jeszcze w tym roku. Mamy w rozpłodzie około 15 dzieci jego. Jego wnuki super się tu sprawdzają, zresztą dzieci jego kapitalnie latały tak samo. Wszystkie poprzednie te połowy, które pokazywaliśmy, no to praktycznie były dziećmi jego zimbredowanymi. Karol był parowany na córki. Praktycznie te wszystkie córki, jakie tu były z 808, były parowane na niego. Także mamy zaplecze dużo tych gołębi. Akurat Karol jest wnukiem 808 i wnukiem 820 właśnie, nie? To była taka kombinacja. Karol bardzo chwalił sobie zawsze tego 820 jako gołębia rozpłodowego, że jednak dużo gołębi z niego wydawały dobre gołębie, nie? I to jest taki ostatni wnuk tu u nas. Tego 820, no już niestety wiekowy. Ale od niego dużo tutaj w tej hodowli zależało. Tak. W zeszłym roku chyba bodajże jego wnuki wylatały 7 razy pierwszy konkurs. Także szybkie gołębie. Historia jego jest taka, że on jest na niemieckiej obrączce, bo był przeznaczony do Niemiec. Tak, ja go obrączkowałem do Niemiec, był chyba rok w Niemczech, przyjechał z powrotem. No i po prostu i tyle gołębi nam się udało z niego wyhodować. Jeszcze żywotny, no mam nadzieję, że jeszcze coś w tym roku z niego wyhodujemy. Także teraz jest z nami kolega Bogdan. Witam wszystkie panie, przede wszystkim zawsze to podkreślam. Nie będziemy tu pań dyskryminować. Uważam, że jest kilka takich fajnych kobiet na Facebooku, które się zajmują gołębiami zawodowo, profesjonalnie. Dlatego zawsze zaczynam. Witam wszystkie panie, a później panów. Panów także, ale później. Tak. Trzymajmy się takiej polskiej procedury. Tak, teraz zaprezentujemy gołębia. Co to jest za gołąb? To jest gołąbek, jeden z naszych nowości, które właśnie przywieźliśmy w tym roku bodajże, chyba albo w marcu, albo w kwietniu. Czekaliśmy na niego rok. Gołąbek jest synem pitbulla. Jest to naprawdę świetny gołąbek. Podejrzewam, że w tym roku już było ściągnięte około 10 par jajek z niego. Dlatego tak go późno mieliśmy. I proszę zobaczyć, jaka ciekawostka jest. Jedno pióro wyrzucone do tej pory. A już praktycznie można powiedzieć, dla tych gołębi zimowych, co na zimie są hodowane, jest koniec sezonu. To jest też ciekawe, bo tak, to jest te gołębie, które wcześniej prezentowaliśmy, one tak one normalnie wyrzucały. Tak. I to jest właśnie ten nasz nabytek. Bratu się zawsze szymle podobały. No i takiego strzymla przycelowaliśmy i udało się go kupić. Nie było łatwo. Tych gołębi nie ma w Polsce, z tego co wiem, to są chyba trzy tylko samce.
I ciekawostka jest taka, że to jest gołąb krótkodystansowy. U kolegów baranowskich właśnie, po, można powiedzieć, brać tego gołąbka, był gołąb trzeci z 630 km na finale. Także na finale WG Krakus? WG Krakus 630 km. Także te gołębie potrafią lecieć praktycznie wszystko. Właśnie gołąb się tak wyrywa, ale jest naprawdę bardzo spokojny, inteligentny i łatwo przyjmuje samice. Bardzo łatwy w hodowli. No tak, jak już było tyle par jajek, to zapewne nie z jedną samicą. Nie, to zazwyczaj łączymy go na podwójne wnuczki kitla. Wszystko, gołąb ma zrobione DNA, także w razie czego w każdej można w bazie danych sprawdzić. No i to jest właśnie, dołączył do grona tych takich nowszych gołębi, co tu mamy z Golden Prince'a, z Dakarów, z Bulków. Cały czas coś się przywozi nowego. Tak mówię, słabością brata było szymle, no i szymla mamy. Mieliśmy tutaj poważne oferty, żeby go kupić, ludzie go chcieli kupić. Nawali dom duże pieniądze, ale gołąb jest nie do sprzedania. Nie chcą, by tu żyje spokojnie. Dodam tylko tyle, że ta linia tych gołębi jest popularna na świecie. Tam były gołębie olimpijskie już z tego gołębia. No i były też asy narodowe w Belgii. Bardzo są poważane te gołębie, tak samo w Anglii. Także tam ich mają kilka też. Aktualnie dziecko jest, pitbulla jest, można powiedzieć, do zdobycia. Tutaj zaprezentujemy gołąbka o numerze 150. To jest tak zwana 150. Powiem tylko tyle, że ona jest córką 54-32, której już wylatały dzieci i wnuki ponad 51 konkursów. To jest absolutna klasa. I ten gołąb wywodzi się z czego? To jest od, samica była od kasaret, a samczyk z gołębi od tatka Nowaka z Engelsów, z ciemnych. Też widać, że ładnie skrzydełko trzyma. To jest już samica 9-letnia, ale tak, właśnie przed chwilą miałem ją w ręce, zdecydowanie nie widać, że no widać, ona... widać, jaka muskulatura tu jest. To jest absolutna petarda. Też właśnie na syna pitbulla łączyliśmy ją. Tam są jajkę na wylęgu. Tu jeszcze nie było nikogo, żeby ta samica komuś się nie podobała. To jest perfekcyjna, idealna budowa. No, mamy też kilka dzieci właśnie w jej rozpodzie. I tak samo na lotowym są z niej. W zeszłym roku od razu na pierwszym locie, od razu młody z tej samicy był pierwszy na oddział. To jest absolutna klasa. To jest ulubienica mojego brata. Bardzo spokojna, inteligentna samica. To super jest. Takiej budowy byśmy sobie wszyscy życzyli, no jeśli by budowa leciała, nie? No tak właśnie. Jest piękna samiczka, super. A jeszcze jak jest budowa i leci, to znaczy, że już jest wszystko. Tak. Pamiętam, jak ona była właśnie młodym gołębi, to od razu brat sobie ją upatrzył, nie? No i po lotach młody mi została przeznaczona do rozpłodu. Bo jej matka była i cudo, absolutne cudo. Właśnie, oryginalna samica. A wydała tylko właśnie jedną tą samiczkę, nie, to jest właśnie to. Tutaj zaprezentujemy samiczkę, córkę 808. Samiczka jest o numerze 101. Ta samica dała mnóstwo wspaniałych gołębi. Między innymi po jej córce był drugi gołąb z finału na Krakusie, którego odkupiłem i tutaj właśnie jest też na gołębniku u nas. Samiczka. Druga z finału, 530 km. Samiczka jest w dobrej kondycji, w tym roku już nie była łączona, ale będzie. W zeszłym roku była, już coś tam też zostaje, co roku zostają z niej gołąbki. Jest bardzo duże zainteresowanie właśnie gołębiami z niej. Te pokażemy połowę, może jeszcze jej skrzydło. Te połowy, które tu właśnie były prezentowane, to wszystko były jej dzieci właśnie wcześniej. No nie wszystkie, ale tak większość. Samiczka już jest starsza, ale jest w super kondycji, nie jest eksploatowana mocno, ona jest z 9 roku, także ma 12 lat. Także będzie złączona na syna 808 w tym roku. Może uda się też uhodować. Trzeba dbać o tą linię. Mamy dużo zagranicznych gołębi, ale te polskie gołębi trzeba szanować. To jest bazowa linia, brat sobie to zawsze ceni. Także są fajne gołębie. Odwdzięczyły się tutaj, no co, wygrywając pierwsze nagrody, nie tylko u nas, u ludzi tak samo. I tak samo powiem tylko tyle, że na wspólnych gołębikach się fajnie pokazują te gołębie. Między innymi jej wnuczka bodajże była u Pawelca, czwarta z finału też. Może warto też
wspomnieć na temat wspólnych gołębników, bo na wspólne gołębniki też gołębie przeznaczacie. Właśnie jeszcze tak. Dziś wysyłaliście na Krakusa. Tak. Dosłaliśmy tam, bo tam jeden zaginął gołąbek. Pani nam tu dała znać, żeby wysłać. Wysłaliśmy. Także 808, bardzo dużo wygrałeś wspólnych gołębników. Między innymi u Budzika bodajże 2 lata temu też gołąb był pierwszy z finału. Też właśnie był po samicy od nas. Także no, dużo. No, teraz u Pawelca ostatnio też od Roga chyba miał gołąbka, tam też chyba był pierwszy z finału. Także to no, latają wszystkie takie dystanse. Jak na Krakusie siadła samiczka 2 z finału, no to przyleciały 3 pierwsze gołębie, ona jako 2 skoczyła, bardzo ładna samica niebieska. Też tam właśnie po niej wysłaliśmy na Krakusa w tym roku, zobaczymy jak sobie poradzi. Mieliśmy też z nich gołębie w Portugalii, też bardzo ładnie sobie to właśnie po synu Karola, też bardzo ładnie tam latały, siadały pierwsze tam, no na ostatnim locie nie wiadomo co się przydarzyło, ten gołąbek zginął, a siadały tam, no pierwszy był, trzeci był, także ładnie leciały te gołębie w Portugalii. Także mamy tu jeszcze syna 808, piękny ptak, w tym roku są młode, tu będzie jeden młody przeznaczony właśnie po nim, taki imbret fajny, no perfekcyjna budowa. Będzie przeznaczony na aukcję, to może brat tego samca pokażę za chwilę. Tutaj prezentujemy samiczkę, jest to córka Golden Prince'a. Te gołębie zakupiliśmy 2 lata temu, także już tutaj mamy roczniaki po nich. Dodam tylko tyle, że z Golden Prince'a właśnie w zeszłym roku z 424 km samiczka siadła na okręg pierwsza, ponad 5000 gołębi. Bardzo wymagający pod wiatr. To jest córka, idealne upierzenie. No, to jest naprawdę, no, one mają tak miękkie upierzenie, jedwabiste. W samiczce było pochowane kilka młodych w tym roku już. Miała kilka lęgów. Praktycznie to sezon się dla niej będzie kończył niedługo. O, absolutna petarda. No. Także mamy 2 dzieci Golden Prince'a. I te gołąbki nam tu dużo wniosły fajnego. Mamy też mnóstwo wnuków, imbredów przeróżnych. Po tej samiczce i po jej bracie. Oczywiście DNA wszystko jest jak trzeba. Też wystawimy tutaj właśnie jednego młodego. Także te gołębie 500-700 powinny się fajnie pokazywać. Jeśli młody gołąbek siada pierwszy z 424 pod wiatr, no to takie 2-3 latki już naprawdę powinny robić klasę. Bardzo jedwabiste upierzenie. Łatwo poznać te gołębie. Jedwab. Dosłownie jedwab. Także mamy całą parkę tych gołębi. Myślę, że gołąbki mogą dużo wnieść na gołębnik. Bynajmniej młody po nich. Dalsze pokolenia zawsze są lepsze. Także no, to jest klasa absolutna. I tutaj przedstawiamy samczyka. Jest to syn 808. Absolutnie piękny ptak, super zbudowany. I tutaj właśnie pohodował sobie troszkę, w dodatku pióra wypuścił. Pióro mu całe drży. No, jest piękny gołąb. Ale jest super inteligentny, bardzo płodny, także w tym roku już mamy tutaj sporo młodych po nim, są przeznaczone do lotu w większości. No i teraz jest uhodowane kilka imbredów, między innymi na podwójną wnuczkę. Właśnie są teraz tu 2 młode, jednego młodego właśnie tutaj brat przeznaczy na aukcję. Także jest to jeden z ostatnich egzemplarzy synów 808. Tak jak tu brat mówi, zostało 5 dzieci, wszystko to stare już jest, samiec jest z 12. Także jeszcze będziemy tu na niego łączyć siostry, coś zostawić, trzeba szanować te gołębie. To już jest, tak jak powiedziałem, końcówka. Gołębie są wyjątkowe. Wnoszą dużo dobrego. Na 808 był, można powiedzieć, najlepszym gołębiem na świecie. Żaden gołąb nie miał tego osiągnięcia. Można tylko podkreślić to, że był przez 3 lata najlepszym lotnikiem w Polsce. Już nie mówię o olimpiadzie, o 2 spartakiadach i tak dalej, o tym już nie wspomnę. Ale przez 3 lata najlepsze w Polsce. Także no, klasa absolutna. Także brat tutaj bardzo ceni sobie te gołębie, szanuje to, łączy to ze wszystkimi tymi nowymi liniami, które tutaj właśnie się sprowadza.
Także tutaj kolega filmuje. Miał przyjemność właśnie sobie tego gołąbka właśnie otrzymać w ręce i sam może potwierdzić, że budowa jest. Zdecydowanie. A gołąb faktycznie ma 9 lat. Także trzyma się superowo. Łączymy go na wszystko. Będzie łączony też na tą 150, którą przed chwilą tu pokazywałem. Także fajny gołąb. Teraz jeszcze chwilę porozmawiamy na temat sezonu gołębi dorosłych. Mówiliśmy, że zaczęło się to całkiem nieźle. Teraz ten ostatni lot był troszkę gorszy. Jak wygląda teraz po tym przylocie odbudowa tych gołębi i karmienie gołębi? Lot był taki trochę wymagający, gołębi jednak przepaliły mięśnie. Trzeba je odbudować. W poniedziałek nie puszczaliśmy w ogóle na oblot ich, no bo bez sensu. Gołębie zmęczone, jeszcze doloty w poniedziałek, 11 sztuk. Także gołębie trochę przemęczone. Lepsza karma, taka białkowa bardziej. Zregenerować, żeby je odpoczywają. Sedachol na karmę, puściły. O kąpiel. Dzisiaj się kąpały, także wracają do formy, nie? Do formy, tak. No i będziemy je tu ładować. Teraz 500 znowu, więc trzeba je naładować. Nie wymuszam żadnego oblotu na siłę, nic. Ale widzę, że już dzisiaj rano trenowały trochę, to już widać, że niektóre doszły do siebie. Dochodzą do siebie już. Także teraz myślę, że bez problemu. No wiadomo, te gołębie, które w poniedziałek przepalone mocniej wróciły, no to nie będziemy na siłę ich pchać na jakiś lot. Dobra. Czy gołębie, tak, ten dzisiaj wrócił, no to musi pauzować trochę. Nie tylko kondycja fizyczna się liczy, ale i psychiczna gołębia, także... No właśnie, on raczej teraz po dwóch dniach poza domem tak. Może trochę być... No już 3 doby minęły. Tak, zmęczony. No, ale psychika gołębia rozbita jest, no nie, nawigacja rozpieprzona, także trzeba go doprowadzić do takiej optymalnej kondycji, żeby mógł się ścigać. A jeszcze chciałbym zapytać, jak wygląda taki normalny dzień w tygodniu w hodowli? Jeśli chodzi o karmienie i tak dalej, obloty. Samce i samice trenują 2 razy dziennie? Zaczynam we wtorek z oblotami, samce 2 razy dziennie zwykle. Wiadomo, jak nie mogę, czy jadę na zebranie, czy gdziekolwiek, no to nie robię tego. Samiczki raz dziennie wystarczająco w zupełności moim zdaniem. To jest i inne prowadzenie gołębi, także nie trzeba się tam z nimi, że tak powiem, produkować dużo. Ale to jest oblot wieczorny, czy...? Wszystko zależy od tego. Teraz staram się robić to... Ja to robię tak gdzieś koło 16 godziny, nie? Z doświadczenia wiem, że kiedyś samice puszczałem rano, to był duży kłopot. Te samice odchodziły, dobijały do innych gołębi, a że to wdowy, zlatywały się później. Ja nie miałem czasu czekać na nie, no po prostu taka nerwówka. Teraz to robię gdzieś koło godziny. Nawet czasami, jeżeli pogoda pozwoli mi, tak jak w tej chwili, jest przychmurane, wypuszczam je o 14-15, nie ma na niebie nic, żadnych wdowców, innych przelotów jakichś trenujących, więc te samice spokojnie trenują, wchodzą i nie mam problemu z tym. Ale zwykle po południu je puszczam, czasami właśnie już wieczorem, to wiem, że nie będą tam po prostu wydziwiać jakichś cudów. Zwykle po południu robię im, w sumie te samice u nas to 4 razy w tygodniu latają, 3-4. Jak widzę, że trzeba, żeby mniej latały, chcę je bardziej odbudować, to im mniej robię. Wolę zrobić im trening w środę, jeden na 50 km i to jest dla mnie wystarczające, aniżeli to latanie przy gołębniku. Nie? No tak, bo tak jak pan mówił, oblotów pan nie wymusza, więc ewentualnie jakaś wywózka. I jeśli chodzi o wywózki, to jest jedna wywózka w tygodniu, dwie? Teraz jedna. Przed sezonem robiliśmy 2-3 czasami, żeby je rozpędzić tego gołębia, czy na jakimś locie. Taki typowo się zapowiada na sprincie, robimy 2, a przy tego typu lotach już 500 km i tak dalej, to tylko jest to ten trening robiony w takim celu, żeby te gołębie jakby nabyły pewności siebie jednak po jakimś takim trudniejszym locie, że wracają do gołębnika i że tam jest ten partner i tak dalej, żeby zmotywować je bardziej do tego, że nie ma tej monotonii, latanie do gołębnika. Czyli tutaj cały czas chodzi właśnie o tą psychikę, o której wcześniej rozmawialiśmy. No trzeba po prostu cały czas tego gołębia podtrzymywać na jakiejś takiej kondycji psychofizycznej, żeby nie była monotonia, nie? No tak. Czyli teraz dzisiaj mamy wtorek, te gołębie już powiedzmy, że są odbudowane po tym locie. Większość, no, nie mówimy o tych, które doleciały później, bo raczej one na ten lot się nie będą szykować następny.
I teraz jak wygląda reszta tego tygodnia, jeśli chodzi o przygotowanie, o karmy i o suplementy? Ja zwykle pierwsze dwa dni daję lekkostrawną karmę. To jest Lekkostrawna Plus, firma Mrowca. Żeby te gołębie się oczyściły, po prostu nabrały apetytu. W środę serwuję już, ale to w zależności też od jakiego, jaki lot będzie i jaki stopień trudności tego lotu, bo wiadomo, jak mamy loty z wiatrem mocnym, to nie ma sensu się tam po prostu pchać z tymi karmami takimi energetycznymi, jakimiś ciężkimi od razu, żeby te gołębie budować, bo wiadomo, że to nie jest jakiś efekt, to przygotowanie wielkie, jak wszystko z wiatrem pędzi. No tak. No a jeżeli jest podwiat albo był trudny lot, no to już wcześniej wchodzimy z tą karmą lepszą, jakąś białkową, żeby te gołębie odbudować. Wiadomo, jak już dostają lepszą karmę, lepiej trenują gołębie. No ale to też uważam, że no jakiś sens ma odbudowywać gołębie w środę i mocno trenować. No, dalej się wraca do punktu wyjściowego, czyli znowu tkanka mięśniowa spalona, znowu trzeba karmić mocno i no tak. To się tak kręci w koło. To wszystko zależy też od ilości treningów i tak dalej. Tak jak pan mówi, że wypuszcza pan na przykład samicę 3-4 razy, to też to karmienie wygląda inaczej niż przy treningach dwa razy dziennie. Dokładnie, no. Karma jest lekka, lekkostrawna, dużo ostropestu, wyżupady. One są pełne, nie muszę ich przepalać, tak jak mówię, na maksa, żeby one trenowały. Nie jest to potrzebne moim zdaniem. To jest sezon lotowy. No nie ma sportowców, ja nie znam takich sportowców wybitnych, którzy w momencie zawodów ostro trenują, no co, nie? To już jest tylko regeneracja mięśni i... Regeneracja jest czasem ważniejsza od samego treningu. Tak, gołębie muszą psychicznie odpocząć, to jest bardzo, bardzo ważne moim zdaniem. A jeśli chodzi o suplementy w czasie tygodnia, rozmawialiśmy kiedyś telefonicznie, że raczej nie jest to jakiś priorytet dla pana. Nie. No tutaj... I właśnie do tego tematu też będę zmierzał. Co w ogóle jest według pana takie najbardziej istotne w hodowli gołębi? Czyli gołąb, przygotowanie. Jak to wygląda według pana? Suplementacja ma jakieś znaczenie, ale to nie jest najważniejsza rzecz moim zdaniem. Ja używam dużo produktów Sigma Elita. To od 2008 roku praktycznie stosuję. Używałem różnych firm zachodnich, płaciłem dużo większe kwoty, zero efektu większego aniżeli te, które polskie firmy tutaj używam. Także zostałem na polskich firmach, promuję polskie produkty, uważam, że są bardzo dobrej jakości. Przynajmniej te, które ja stosuję, uważam, że to już jest taka naprawdę z dobrej półki produkty są. I tutaj bazuję głównie na produktach Elity, Dynamics. To jest taki mój priorytetowy, czwartek, piątek podaję. To jest taki puder kondycyjny? Tak. Bardzo dobrze gołębie dochodzą do formy, magazynują te wszystkie potrzebne składniki, żeby jednak gołębie były w pełnej optymalnej kondycji. A karma wtedy zwilżana jest jakimiś olejami? Ja nie używam olei w ogóle. W ogóle? Jakoś nie jestem przekonany do tego. Być może jakiś efekt dają, ale u mnie się to nie sprawdziło. Po prostu... Jeżeli mam zwilżać to karmę, to podaję albo żel oksygen z Elity, czy jakiś inny produkt na bazie jakichś ziół, syrop jakiś, żeby po prostu tą karmę złączyć z tym dodatkiem, ale nie, olej nie stosuję, nie. Głównie karma. Jeżeli potrzebuję karmę zrobić mocną, energetyczną, oczywiście dokładam w słoneczniku, jeżeli trzeba kukurydzy, konopi, jeżeli trzeba to orzechy, i po prostu steruję to tak samo treningami. Jeżeli chcę, żeby gołąb większą masę zrobił, lepiej karmię, mniej trenuję. I momentalnie się zmienia muskulatura gołębia. No, gołąb bardzo szybko się odbudowuje, jak wiemy. Nie? No tak. Umiejętność karmienia doprowadza do tego, że gołębie bardzo, bardzo szybko dochodzą do siebie. Nie? To teraz może takie trochę nietypowe pytanie, nie wiem, czy będzie łatwo to wytłumaczyć, ale jak powinien według pana wyglądać lot, jak powinien wyglądać gołąb w dniu koszowania? Żeby... Wszystko zależy od tego, jaki lot będzie. Tak, ale chciałbym tutaj się dowiedzieć, jeśli chodzi o lot taki typowo wysiłkowy, czyli temperatura dosyć wysoka i wiatr w dziób. No, przede wszystkim jak widzę, że będzie lot pod wiatr, staram się głównie o drogi oddechowe. Syropy na drogi oddechowe, ziołowe produkty, oczyszczam te zatoki, to wszystko, żeby po prostu
gołębie były w optymalnej kondycji. No i oczywiście staram się odbudować, żeby dosyć dużą masę miały te gołębie, żeby było paliwo. Tak, żeby było z czego zjeżdżać. Tak, żeby było z czego zjeżdżać, żeby nie odcięło się paliwo nagle, no nie przed domem, nie? Także, no oczywiście nie mogą to być ciężkie gołębie. No właśnie. Ja staram się przygotować pełna muskulatura, lekkie gołębie, no po prostu... No właśnie do tego zmierzam, że to, że on jest, że gołąb jest, dajmy na to, w ręce taki czuć mięsień i on jest pełny, nie znaczy, że on musi być ciężki. Nie, właśnie nie może być ciężki. To moim zdaniem jest błędne trochę, nie? Czasami widzę, koledzy hodowcy wkładają gołębie, te gołębie faktycznie jak balony, ale ważą po pół kilo, no to już wiem, że są skazani na pożarcie. Oczywiście jak będzie dwudniowy lot, no to jest większa szansa, że taki gołąb wróci, aniżeli te gołębie, które są słabo przygotowane, nie? Ale to trzeba mieć jakieś takie wyczucie, no nie, żeby po prostu ocenić tego gołębia. Pełny, lekki. No tak, na pewno to jest już, można powiedzieć, sztuka karmienia tych gołębi. Tutaj karma na pewno robi dużo też. Początek tygodnia, tak jak pan mówił, karmy lekkostrawne, czyli te gołębie generalnie nie nabierają jakiejś mega masy. Nie. Tylko one, można powiedzieć, że są troszkę chude, a później w końcówce tygodnia one dostają energetyczną karmę. No, w tych pierwszych dwóch dniach przez karmienie lekkostrawną wzmaga się apetyt gołębia. No właśnie. To jest istotne, żeby gołąb w ostatnim dniu tego karmienia miał apetyt. Nadal jadł. Żeby nie było tak, że gołąb się odcina w czwartek od jedzenia i to już jest tak moim zdaniem trochę słabo i może wypaść bardzo źle ten lot, nie? Więc staram się tak karmić gołębie, żeby ja po prostu cały czas apetyt miały do ostatniego dnia. W dniu koszowania karmię gołębie tak samo. Lekką karmą, taką drobne nasionka mieszam i one bardzo chętnie to zjadają. Nie ma, że nie. I karmię trzy razy dziennie. No właśnie. Rano gołębie po oblocie zjadają 50% porcji tej, którą powinny zjeść. Wiem, że ja osobiście rano nie mam apetytu na jedzenie jakiegoś ciężkiego stawu, więc jem bardzo mało. I zauważyłem, że moje gołębie też właśnie rano po oblocie nie ma dużej ilości poboru. Ale jak idę o 14 do nich i dostaną tą drugą porcję, to jest rewelacja. One już są bardziej, przesiedzą na wolierze, trochę apetyt wzrasta. Także, no i odpoczywają, no i to widzę, po południu oczywiście karmię już normalnie, po drugim oblocie już ten apetyt jest wzmożony, nie? I to jest inaczej wygląda, nie? No tak, wieczorem jedzą lepiej już. Dokładnie. Także teraz tutaj trochę na temat tych gołębi dorosłych, ale jeszcze chciałbym zapytać o młode. Interesuje mnie to, w jaki sposób u was gołębie są prowadzone, jaka jest metoda. Może zacznijmy od momentu, kiedy one są odkładane od rodziców. Jaka jest karma, kiedy one w ogóle są szczepione, czy one są szczepione w gnieździe, czy już jak są zaadoptowane w gołębniku gołębi młodych? Karmię ekstra rozpłodową karmą, zaznaczam, u mnie gołębie w rozpłodzie nie dostają żadnych suplementów, poza wodą, którą im zakwaszam i to jest taki priorytet, nie? Dobra karma i grit, to jest regularność, nie ma żadnych dodatków na karmę, drożdży, olej, nie stosuję tego. Uważam, że przy tego typu karmieniu zdrowe gołębie powinny hodować zdrowe gołębie i dobrze rozrośnięte, rozhodowane. Także nie stosuję, no nie wiem, może to jest zła taktyka, jedni stosują. To widocznie dobra, skoro się sprawdza. I tu oglądaliśmy, pokazywałem gołębie po czwartym lęgu, muskulatura pełna dalej, nie są wyeksploatowane, także... A jeśli chodzi o zakwaszanie tej wody, to czym ona jest zakwaszana, jakim środkiem? Najczęściej z Elity Platinum, to jest bardzo dobry produkt i praktycznie co dzień dostają to, także albo ostatnio też tutaj dołożyliśmy od World Pigeon, od Krzyśka Szkolnego też zakwaszacz i też go tu testujemy, podajemy na zmianę, także i to jest jedyna rzecz, którą dostają. Oczywiście gdybym zauważył, że weszła jakaś infekcja, czy rzęsistki, czy kokcydie, czy cokolwiek, no to wtedy musimy podać jakiś ronidazol, jakieś reakcje musimy zrobić, ale na razie w tym roku kompletnie nic się nie dzieje. Młode się hodują normalnie, także nie wchodzimy żadnymi innymi dodatkami. Oczywiście jeśli chodzi o minerały i tak dalej, grity, to jest tak, cały czas, czy tam z patogenu idą, czy z innych jakichś zachodnich firm. Podajemy taką mieszankę mineralną w wiadrach. Uważam, że ona zaspokaja potrzeby tych gołębi.
Tak. Nie wymyślamy, to jest bardzo proste moim zdaniem. I teraz jeszcze, już przechodząc do tych młodych tak stricte, one są odłożone i pierwsze te tygodnie rozumiem, że karma jest praktycznie taka sama jak jadły rozpłodowe. Tak, nawet ekstra rozpłodowa, tam jest i kukurydza, jakaś niewielka ilość i uważam, że one się muszą od dziecka nauczyć wszystkiego jeść. To nie jest tak, że drobne, później podajemy kukurydzę, one są ogłupiałe, czy groszek grubszy są ogłupiałe. Podajemy cały czas taką karmę normalną, one jedzą. Rozhodują się troszeczkę, dojdą do siebie, zaklimatyzują się na gołębiku, są szczepione. Jeżeli trzeba usunąć coś, to usuwamy, no nie, bo zmiana środowiska mogła źle wpłynąć na jakieś poszczególne sztuki. Eliminacja. Czyli generalnie, bo teraz jak już przyjechałem, było karmienie, to karma była już delikatna. Teraz mamy dziś 8 czerwca, czyli gołębie na tej grubej karmie były do którego momentu? Gdzieś tak miesiąc czasu karmione były. Jak się zacząłem mocno, one są zaciemniane, te gołębie z prawej strony, więc karmiłem je dobrze. Jak zauważyłem, że zaczęły się mocno pierzyć korpusy, no to wtedy zmieniliśmy karmę delikatnie, bo chcesz je też rozlatać koło gołębnika. To też nie mogą być gołębie, które są utłuczone i chodzą po dachu. 2 tygodnie przed lotem dopiero coś tam się zaczyna dziać. One już powoli zaczynają trenować. Ale nic tu nie zmuszam, kompletnie, bo uważam, że to nie jest im jeszcze potrzebne. Na razie niech one tutaj sobie teren dokładnie obadają i będziemy je tu później, jakiś tam, powiedzmy miesiąc przed pierwszym lotem, już rozpędzać delikatnie i treningi i tak dalej, żeby weszły w odpowiednim czasie w optymalną formę. Nie? No tak, a teraz jeszcze właśnie temat taki ciekawy, bo rozmawialiśmy wcześniej chwilę na temat odlatywania młodych od gołębnika lub mocnych treningów w tym okresie. Tak, tak. Te zimowe młode, może tutaj pan powie, one też trochę zaczęły szaleć. No, zaczęły nam tu troszeczkę wywijać już po 4 godziny w powietrzu i rozchodziły się i takie zlatywania. I musiałem je tu jakoś wyhamować delikatnie, więc tak jedzenie oczywiście zmieniłem, ale to niewiele dawało, więc wymyśliłem sobie, że je poparuję, nie? I włożyłem miski do celi. No i tam zaczęły się takie romanse delikatne i dzisiaj pierwszy oblot taki właśnie po tych parowaniach takich, to co one tam sobie wyprawiają, cele sobie pozajmowały i już inaczej, już potrenowały 20 minut, już zaczynają się tutaj parować, także myślę, że to wróci do takiej spokojnie do normy. A jeśli chodzi właśnie o takie młode, nie zimowe, tylko takie młode z kwietnia czy z maja, może mógłby pan coś doradzić hodowcom, co zrobić, żeby te gołębie nie odlatywały? Czy tu jest kwestia karmienia? Na pewno karmienia i to też nie wiem, bo niektórzy hodowcy już zaczynają je mocno tam trenować koło gołębnika. Tak jak mi się wydaje, że to będzie jakiś efekt miało na przyszłość, no nie? Uważam, że to jest niepotrzebne. Lepiej te gołębie przytrzymać, po prostu niech one spokojnie, naturalnie zaczynają trenować. Oczywiście karmą można to sterować, nie? Jeżeli będziemy karmić mocno karmą białkową, to te gołębie na pewno mocno trenować nie będą. Lepiej je przytrzymać nieraz 5-7 dni, żeby nabrały masę na siebie i wtedy są pewne, że daleko nie odlecą, nie? A jeżeli będziemy je karmić dobrą karmą energetyczną czy tam białkową, a będziemy je trenować koło gołębnika, to efekt jest taki, że coraz to bardziej będą odlatywać, bo mają siłę, nie? Coraz silniejsze są, tak. No bo nie możemy doprowadzić młodych do takiego efektu, takiej manii głodu. Bo też takich kolegów mam, którzy przygłodzili te gołębie tak, że te gołębie nie chciały od dachu odejść, tylko o jedzeniu myślały, nie? Tam nie mogli ci koledzy na podwórko wyjść, bo te gołębie lecieli za nimi, żeby jeść, nie? I był odwrotny efekt, nie? Także... Czyli są dwie strony medalu. Tak, tak. No ale to trzeba po prostu wyważyć w jakiś sposób, no. Trzeba wyczuć te gołębie, co im trzeba, żeby po prostu przyhamować, nie? Żeby kontakt z nimi mieć, nie? To jest podstawowa sprawa, nie? Jeśli chodzi o suplementację tych młodych teraz w tym okresie, jak to wygląda? One dostają jakieś suplementy, dodatki do wody, do karmy, czy...? U nas bardzo marnie na razie z tym jest. Platinum do wody, tylko zakwaszacze, grit i karma. Praktycznie nie dostają żadnych jakichś drożdży. No tak jak mówię, zdrowy gołąb, zdrowa karma. Nie potrzebuje tego, nie? Na tą chwilę. Pierzą się ładnie, jak widać. No, mieliśmy tu załamanie, że tak powiem, takiej zdrowotności, no ale to było spowodowane pogodą. Pierwsze obloty do gołębnika robiły, był upał, rozleciały się te gołębie, 2 dni się zlatywały.
no to już byłem przygotowany na to, że będzie aden, no jednak. Ale uratowaliśmy się tu z tej odwóz. Granulat nam pomógł. Bardzo, bardzo oszczędnie karmiłem i podałem ten środek przeciwko adeno wirusom chyba bodajże 3 dni. No i nie puszczałem ich w ogóle przez kilka dni. Lekka głodówka, momentalnie wróciły do formy i teraz widzę, że wszystko kawy jest idealne. Nie było żadnych upadnień, że jakieś gołębie padły, nie. Lekko wymioty, także przeszły to tak dosyć łagodnie. Zawsze mówię, że lepiej teraz niż tak, później. Niż przed pierwszym lotem, przed pierwszym albo w trakcie lotem, sezonu. Albo w trakcie sezonu, nie? Dokładnie. Bo się zwykle cieszę, jak się taka sytuacja dzieje dużo wcześniej. No właśnie, bo to już jest mniejsze prawdopodobieństwo, że później będzie taka... Tak, już ten organizm ma więcej przeciwciał przeciwko tym wirusom i kontakt z tą chorobą, nawet w kabinie przez inne gołębie przenoszone inaczej znoszą, także już jest inaczej to wygląda. Nie? Dokładnie. Teraz, tak jak patrzyłem wcześniej, jak tą karmę pan im dawał młodym, to ona była taka dosyć uboga już. W sensie jęczmienia sporo, trochę kukurydzy, ale generalnie taka karma dietetyczna, szczupła. Oczyszczająca, tak, szczupła. Tak. No teraz już one są na tym etapie, że wypuszczamy je, to już sobie grupy latają. Nie wszystko trenuje, ale już większość, 80% gołębi już lata fajnie koło gołębnika, więc muszę panować nad nimi. Gwizdek sędziowski wpada wszystko do gołębnika. A takie już stricte przygotowanie do sezonu gołębi młodych zaczyna się kiedy? W sensie już, kiedy pan przechodzi na taką karmę, jaką one jedzą w sezonie? Tak, jak się tylko kończą sezon gołębi dorosłych, nie, no to już... Już zaczyna. Oczywiście wcześniej zaczynamy trenować, to już tam to się dzieje miesiąc wcześniej, nie? Robimy gdzieś 10 treningów minimum i końcowe treningi to są takie z 80 km i puszczamy to po koszu, po 8, po 10 gołębi, żeby po prostu tam odsiać maksymalną ilość gołębi, te, które się boją lecieć indywidualnie. No po prostu staramy się wyeliminować te gołębie, które się boją trenować i szybko ścigać, nie, z gołębiami. Które po prostu nie zapowiadają się na... Na wybitne jakieś gołębie. Nie? Tak. I taka karma lepsza, no już treningi koło domu, dwa razy dziennie karmienie. Czyli to jest tak początek sierpnia? Tak, około. Początek sierpnia już i z suplementacją wchodzimy właśnie tak gdzieś 2 tygodnie przed. Powoli, żeby organizm się nasycił, przyzwyczaił. Widzimy, jak gołębie, które reagują. Jak jego organizm dochodzi do formy, czy szybko, czy... No i to w sumie wchodzimy w sezon lotowy właśnie z taką, w takim sposób, nie? Tam nic się nie wymyśla, nawet w trakcie sezonu lotowego. To już jedziemy cały czas, 2 razy karmione, karmię na podłodze wtedy. Tylko sprzątam już regularnie 2 razy dziennie, odkurzam, jeżeli trzeba, to zdezynfekuję podłogę. Uważam, że na podłodze młody, przy tej ilości młodych, których ja mam, łatwo pobierają pokarm. Nie chodzi jeden po drugim, czego nienawidzę, te gołębie wyglądają słabo. I każdy może sobie zjeść, mam dobry kontakt z nimi i to jest naturalne, jakby pobieranie karmy przez gołębia. To już zauważyłem u moich dorosłych gołębi, że jak leży karma w karmniku i one jej nie zjedzą, wysypę ją na podłogę, momentalnie jest zjedzona. Ciekawe. Nie wiem, czy to spowodowane jest, zwłaszcza u samic to jest, widzę. Po prostu bardzo widoczne, nie? Że karma, resztki karmy leżą w karmidle. Wezmę tą karmę, na podłogę wysypię, momentalnie znika. To ciekawe, czy to wynika z tego, że one tak są nauczone po prostu, czy... Może tam coś jest w genach, no nie, tego zbieracza jeszcze, gołębia, no właśnie, przodka, nie? Że po prostu on jednak woli z podłogi, a nie z talerza, nie? Ale to w sumie tym młodym na dobre może tylko wyjść, bo w razie gdyby się gdzieś zgubił, musiał szukać jedzenia, to... Ta, nie musi szukać karmnika, nie? Tak, nie musi szukać karmnika, wystarczy podłoga. A poza tym, no widać, na podłodze ma kontakt z tą większą ilością bakterii, nie? No i tak, tam widać od razu, czy organizm jest zdrowy, czy słaby, bo jeżeli tam ma kontakt z kokcydiami, czy rzęsistkami przykładowo, no to od razu słaby gołąb jest słaby, nie? No tak. No to widać, nie? A zdrowy gołąb po prostu to mu nic nie robi, ta kokcydia tam i on... funkcjonuje super. Czyli te gołębie młode w czasie sezonu, one mają karmę jednolitą cały tydzień, czy to jest... Ja karmię tak nietypowo gołębie moje młode, bo co dzień mieszam sobie karmę z karm. Nie mam czegoś takiego, że karmię karmą na przykład 3 dni jakoś lekko bardzo i jak
jakąś tam powiedzmy lekkostrawną, później przechodzę na lotową dla młodych. Nie, mieszam po prostu sobie, zostaje mi karma lotowa dla gołębi dorosłych, jęczmień. I co dzień sobie mieszam karmę. Po prostu takiego mam, tak sobie wypracowałem. Czyli tak według uznania? Tak. Jeżeli, tak jak mówię ciągle, jeżeli gołębie potrzebują lepszą karmę, nie wchodzę z lekką karmą, tylko daję mocniejszą karmę od razu, żeby te gołębie odbudować. Młode gołębie w pierwszych dniach po locie jakimś tam, gdzie stopień trudności był w miarę duży, no to też nie ma sensu trzymać się na jakimś szczupłej karmie, ponieważ wszyscy chcemy, żeby te młode trenowały. One trenują inaczej jak dorosłe gołębie, nie? I więc tam nie trzymam ich na jakimś 50% jęczmienia, ryszpady i coś tam, bo po prostu nie chcę doprowadzać do takiej obsesji, że znowu mało jedzenia i te gołębie wyglądają słabo. Dobra karma, w miarę taka odżywcza, pełna, wartościowa i te gołębie w wtorek już fajnie trenują, rozwijają się. Młode gołębie lubią trenować, lubią latać. Wiadomo, jak je przyhamujemy, no to możemy zapomnieć o sezonie lotowym. Nie? A teraz jeszcze, jeśli chodzi o wywózki młodych w sezonie, tych wywózek w ciągu tygodnia, załóżmy przed takim lotem, już jak widać, że ten lot będzie wymagający, będą musiały trochę popracować. Dwa treningi, w środę, piątek. W środę taki dłuższy, w piątek krótszy. I no to już widzę, no nie, w piątek, czy te gołębie polecą w miarę szybko, czy nie, nie. Jeżeli nie będzie lot z wiatrem, a będzie pod wiatr, to wiem, że będą leciały szybko, nie. Tak, i jeszcze jedno pytanie odnośnie właśnie karmienia, już tak mniej więcej wiemy, jak to wygląda. Interesują mnie dwa ostatnie karmienia, albo jedno, bo właśnie do tego zmierzam. Jeśli koszowanie jest w sobotę, to ostatnie karmienie w piątek i sobota. Bo mówił pan, że stare gołębie pan karmi, z młodymi jest tak samo? Dokładnie. Nie wysyłam głodnych gołębi. To jest, uważam, że gołąb głodny myśli o jedzeniu. Oczywiście karmię je tak w sobotę, przykładowo w piątek, jeżeli widzę, że lot będzie 300 km dla gołębi młodych, wymagających, karmię je na maks w piątek. Piątek. Na maks. W sobotę idę do nich o godzinie 10 dopiero. Biorę do ręki 10 gołębi. Strawione wszystko idealnie, sprzątam gołębnik, robię lekką strawną, taką energetyczną, ze słonecznikiem muskanym, drobne nasionka, podaję na podłogę, daję 50% porcji, którą zwykle zjadają, bardzo chętnie to zjadają. Jeżeli koszuję o 16-17, mają jeszcze wolu znikomej ilości, ale mają. I to zdążą to strawić do wieczora. To im wystarczy, że do wieczora strawią. Ale muskulatura, jeszcze powiedzmy żołądek, jeszcze jest, pozwoli im spokojnie na to, żeby mogły spokojnie sobie cisnąć i nie myśleć o jedzeniu. Wiemy doskonale, że młody jak nie trafi w gołębnik, to za godzinę ktoś dzwoni 100 km dalej, że wszedł do gołębnika, nie? No tak. Także nie robię czegoś takiego, że nie trafił, już go nie ma. One jeszcze dolatują nawet w poniedziałek, jeżeli trzeba. Rozumiem. I jeszcze nawiążę do tego piątku wieczorem. Jeśli jest taki lot wymagający 300, to one są karmione do oporu, czyli to się odbywa na zasadzie, że na przykład dostają porcję, później do tego jest kolejna porcja i kolejna, czy od razu mają opór? Powiedzmy tam po południu karmię w piątek. Na przykład wiem, że zjadają 2 kg. Wszystkie gołębie moje, nie? Robię 2,5 kg. No. I to zjadają. Jeżeli zjedzą i dalej by zjadły, bo tak jest, zwykle jest, jeżeli gołębie się dobrze prowadzi i są zdrowe. No tak, one szybko trawią. Dokładnie. To jeszcze biorę na przykład orzechy, które bardzo lubią. U mnie wszystkie gołębie jedzą orzeszki. Mhm. I daję im, albo sypię na podłogę, albo z ręki daję, przychodzą. Zależy też, które gołębie, jak jest na przykład lot jakiś okręgowy, młodych nie daje wszystkie gołębie, nie? No to wtedy je karmi indywidualnie orzeszkami jeszcze, bo dochodzą. W każdym razie piątek na maksa. Sobota puste, dostają lekko strawną, taką oleistą, energetyczną i do kabiny. Do kabiny. Jak biorę do ręki, to jestem przekonany, że powinny być ekstra. Jeżeli jestem przekonany, że wyglądają ekstra, nie? Czasami to się nie przekłada, że gołębie ekstra wyglądają, a wynik jest, lot jest średni. To też zależy właśnie od wielu lotu. Czynników. Tak. Czy była ścinka, czy nie było ścinki, jak było odo, czy jakieś zaburzenia w orientacji, no cała masa innych przypadków, które decydują o tym, jak te gołębie wrócą, nie? Tak. To już nie jest zależne od nas, nie?
ale zwykle, jeżeli wszystko jest dobrze, takie gołębie idą na szpicę, nie? Oczywiście zakładają, że to jest dobrej klasy materiał, nie? Bo tu się liczy tylko jakość gołębi, suplementacja, to wszystko jest istotne, motywacja jak najbardziej, ale... Ale na końcu to jednak ktoś musi machać skrzydłami i chcieć. I tylko jakość gołębi się liczy. Geny, geny, jeszcze raz geny. Zaprezentujemy teraz kilka gołębi, które pojawią się na aukcji na portalu Gołąb w sieci. Pierwszy gołąb, którego pan trzyma w ręce. Tu przedstawiamy gołąbka numer 6302. Jest to imbred na Golden Prince'a. Ojcem jest syn Golden Prince'a. Matką jest córka Golden Prince'a. To są gołąbki na 500-700. Opływowe kształty, nie są wielkie. Ładne oczy. Obydwoje rodzice DNA oczywiście. Myślę, że mamy te gołębie już w zeszłym roku, już leciały na młode loty. Tak już mówiłem na innym filmiku, samiczka właśnie z Golden Prince'a była pierwsza z 425 km pod wiatr na okręg, na ponad 5000 gołębi. Te gołębie potencjał mają, to jest imbred. Myślę, że łatwo będzie z tego coś uhodować fajnego. Także gołębie nie są duże, teraz zakład gołąb na etapie pierzenia, także nie wygląda imponująco. Ma jedno białe pióro, samica jest z białymi lotami, już pokazywałem ją wcześniej też na filmiku innym. Także myślę, że gołąbek jest wartościowy. Można coś z tego fajnego uhodować. Troszkę nerwowy. Nie są brane do ręki, akurat mają zmianę piór. Nie powinno się brać gołębi do ręki, jak zmieniają pióra, bo to je boli. Gołąbek fajne oczy, ładna mała źrenica. Myślę, że fajny gołąbek z tego może być. Tu jest numer gołąbka 1134. Jest to super imbred na Big Booma. Wszystkie informacje będą w rodowodzie. Matką jest wnuczka Big Booma. Jako ona też jest super imbredem. Dodam tylko tyle, że matka jest czerwona, wyszła po dwóch niebieskich. Ale tak właśnie Dijkstra właśnie mówił kiedyś, że rzadko wychodzą właśnie po niebieskich, rzadko wychodzą czerwone. Osiągają najwyższe ceny u niego właśnie te czerwone, bo rzadko wychodzą. Bo właśnie one wychodzą z niebieskich. Ojciec jest też zakupiony w Holandii. Też jest imbredem na Big Booma. Też jest czerwony. Tam będą zdjęcia rodziców. Wstawione bardzo ładnie gołębie, zbudowane fajnie. Mamy 5 gołębi przeznaczone do lotu. Ładnie się tutaj prowadzą te gołąbki. Jeszcze możemy skrzydło jego pokazać. Prawdopodobnie będzie samczyk, no ale... No, myślę, że tak może być. To on się po prostu zmieni, dostanie takie cętki po sobie czerwone. Czasami dostają, czasami nie. I czasami to jest tak właśnie, że mają takie białe pióra w skrzydle, a czasami nie. Nie wiem, od czego to zależne jest. Gołąb jest bardzo fajny, średniej budowy, ale taki klocek. Gołębie z Big Booma zrobiły dzieci, wnuki, prawnuki ponad 500 pierwszych konkursów. Wygrały kilkanaście gołębników wspólnych i wygrały mnóstwo lotów narodowych. Także no, podejrzewam, że wszyscy znają te gołębie. Tam będzie też zdjęcie Big Booma wstawione. No i także kilka gołębi właśnie będzie mieć nalotowych, z tego głównie to chyba bodajże 5, zaraz zobaczę, nie przepraszam, 4. Także będziemy to próbować testować. Tu przedstawiamy gołąbka o numerze 1822. Jest to, ojcem jest syn 808, a matką jest podwójna wnuczka 808. Gołąb bardzo ładny. No, budowa to naprawdę 808, to mają budowę nienaganną, wszystkie zresztą. Piękny gołąbek, super zimbradowany. Tak jak mówiłem, tych gołębi już nie ma, to jest końcówka. Gołąb oczywiście na osobnym boksie stoi. Także tylko zmieniamy mu samiczki, troszkę tam pohodował, bo nie było po co przełożyć, ale... Ogólnie to tak przekładamy po nim. Także gołąb jest pięknie odhodowany, no jest klasa absolutna. Bardzo podobny do ojca. Także mogę go polecić. Na pewno gołąb jest pewny i na pewno jest
po oryginalnych gołębiach z 808. To daje na to 100% gwarancji. Tu przestawiamy gołąbka o numerze 6320. Matką jest 4040, jest to córka 808. A ojciec jest wnukiem 808 i 820. Też imbret, podobny do tego, co tu wcześniej widzieliśmy. Tylko że tam był samca, a tu jest samicy. Gołąb jest bardzo podobny do matki, nawet głowę ma taką samą, perfekcyjna budowa. Tamto, co pokazywałem wcześniej, to podejrzewałem, że będzie samczyk, a to na 99% będzie samica. Główkę ma wąską, myślę, że będzie samiczka. Do matki, kopia matki, można powiedzieć. Tu przedstawiamy numer gołąbka 6318. Gołąbek jest podwójnym wnukiem Karola, czyli rodzicami są dzieci Karola, razem złączone. Wygląda, że to będzie samiczka. Bardzo fajna, perfekcyjna budowa. Cecha tej gołębi jest wspólna. Wszystkie mają doskonałą budowę. Że łatwe do krzyżówki, łatwo się krzyżują, także uważam, że to jest świetny materiał. Tu przedstawiamy gołąbka 6331. Ojcem gołębia jest syn złotego medalisty Odwieśka Milczaka, który tu jest u nas najlepszym gospodowcem z tych gołębi. Też gołąb posiada certyfikat DNA ojciec. Dał mnóstwo wspaniałych gołębi, między innymi jego córka z zeszłego roku była najlepszym lotnikiem w trzech kategoriach w oddziale. Też taka właśnie pstra. A matką samiczki jest podwójna wnuczka Golden Prince'a. Z DNA oczywiście. Także gołąbek jest krzyżówka, można go do lotu jeszcze przeznaczyć. Z dwóch superowych linii, także za jakieś, podejrzewam, 2 tygodnie już może dobrze latać. Dodam tylko tyle, że z tej samiczki mieliśmy w zeszłym roku młode, z matki tego. Była łączona z synem Dakara i mieliśmy 2 samce, 1 samicę i te gołębie naprawdę się pięknie pokazują. Z ostatniego lotu na 424 km zrobiły absolutną szpicę. W zeszłym roku pod wiatr lot był okręgowy. Także były, wszystkie były w pierwszej dziesiątce. Także fajny materiał, można dołączyć do swoich gołąbków i lotować. Dziękuję. Tu przedstawiamy gołąbka numer 6337. Jest to czerwona nakrapiana, prawdopodobnie będzie samiczka. Ojcem jest Red Hammer. 2 lata temu na młode loty był 2 razy pierwszy. Bodajże 13 i 14. No niestety, wszystko gołębie przyleciały całą grupą i nie zdążył wskoczyć wcześniej, bo mógłby, podejrzewam, że mógł być złotym medalistą. No ale trochę szczęścia trzeba mieć, niestety. Zawahanie jedno i koniec. Ojciec pochodzi po synu Karola, a matka była imbred na Harego od Hojmansa. A od strony matki jest wnuczka 808 i bodajże chyba wnuczka Karola, z tego co pamiętam. Także to jest taki imbred na Karola. Gołąbek można jeszcze oblatać, można go oblatać spokojnie i lotować. Łatwo znoszą pokrewieństwo te gołębie, można imbredami lotować. Już nieraz tak lotowaliśmy i normalnie lecą. Nawet tu najlepszy lotnik oddziału był właśnie taki imbred na 808. Gołąb jest pięknie zbudowany, fajna kluska taka, no i będzie samiczka. Jest taka właśnie jak ojciec. Ojciec też właśnie czerwony, Red Hammer tego. Tutaj nazwaliśmy. Tu przedstawiamy gołąbka 6327.
Ojcem jest ojcem jest syn złotego medalisty od Wieszka Milczaka. Tu już wcześniej pokazywałem rodzeństwo do tego gołębia też. A matką jest córka, podwójna wnuczka Golden Prince'a z DNA. Obydwoje rodzice posiadają DNA. Gołębie to od lat są na gołębnikach i, jak powiedziałem, świetnie się spisują. Półsiostra tego gołębia w zeszłym roku to była najlepsza w trzech kategoriach lotniczka. Bo to jest potencjał. No a gołębie z Golden Prince'em to nie muszę przedstawiać. Wszyscy to wiedzą. Golden Prince 360 tysięcy euro. Jeden z najdroższych gołębi na świecie. Aktualnie stoi na pipie. Także gołąbek jest bardzo fajny. Samiczka to będzie. Myślę, że to można połączyć na te gołąbki, które wcześniej pokazywaliśmy. I nie ma co sobie co szukać. Ewentualnie można to lotować jeszcze, bo tak jak mówię, gołębie nie są późne. Można przeznaczyć do lotowania. Także na zakończenie dzisiejszej relacji z mojej strony chciałbym życzyć powodzenia w dalszej części sezonu. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Tak, także przede wszystkim takich udanych lotów bez dużych strat i wtedy będzie, myślę, wszystko w porządku. No, my tak samo wszystkim hodowcom chcemy życzyć sukcesów, dobrych lotów, nie katastrofalnych i udanego sezonu. Powiem to tak, udanej zabawy. Dziękuję.